rozdział 2. Znaki bliskiego powrotu Chrystusa. Znamienne proroctwo naszego Pana. Chrystus ostrzegł uczniów, że Jerozolima zostanie zniszczona i podał im znaki, które poprzedzą przyjście Syna Człowieczego. Cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest proroctwem dotyczącym wydarzeń, które będą miały miejsce przed Jego przyjściem, a zniszczeniem Jerozolimy posłużyło jako symbol wielkiego zniszczenia świata przez ogień. Chrystus na Górze Oliwnej szczegółowo opisał sądy, które miały poprzedzać Jego powtórne przyjście. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojennej. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Mateusza, rozdział 24, werset 6-8. Choć proroctwa te częściowo wypełniły się podczas burzenia Jerozolimy, bardziej bezpośrednie zastosowanie mają do sytuacji w czasie końca. Znaki na niebie. Chrystus przepowiedział, że przy końcu wielkiego prześladowania ze strony papiestwa słońce się zaćmi, księżyc nie da swego światła, a gwiazdy zaczną spadać z nieba. Dodał przy tym, a od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa, gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, że blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Mateusza 24, werset 32-33. Chrystus podał znaki swego przyjścia, oświadczył, że powinniśmy o tym wiedzieć, że jest blisko tuż u drzwi. O tych, którzy ujrzą znaki, Chrystus powiedział: zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Te znaki miały już miejsce i dlatego wiemy z pewnością, że przyjście Pańskie jest bliskie. Znaki na ziemi. Jezus wyjaśnia: i będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Łukasz, rozdział 21, werset 25. Porównaj Mateusza, rozdział 24, werset 29. Marka, rozdział 13, werset 24-26. Objawienie, rozdział 6, werset 12-17. Kto ujrzy znaki przyjścia Chrystusa, powinien wiedzieć, że blisko jest tuż u drzwi. Narody są zaniepokojone. Zbliża się czas wielkiego zamieszania. Serca ludzi truchleć będą ze strachu w oczekiwaniu tych rzeczy, jakie przyjdą na świat. Ale ci, co wierzą w Boga, będą słyszeć Jego głos wołający wśród burzy. To ja, nie bójcie się. Dziwna i pełna wydarzeń historia opisana jest w księgach nieba, wydarzeń, które zgodnie z przepowiednią mają poprzedzić wielki dzień Pana. Wszystko w tym świecie zostanie poruszone z miejsca. Fałszywi prorocy. Stosownie do słów Chrystusa, pojawienie się fałszywych proroków, którzy zwiodą wielu ludzi, miało być znakiem zbliżającej się zagłady Jeruzalem. W rzeczywistości pojawili się tacy fałszywi prorocy, którym udało